lewo, potem wpadli trzej zarażeni. 26. Hej, z tej strony Decoy. Kontynuuję przygodę w Dying Light 2. Gość salonu razy dwa, bo się wróciłem. Wszystko gra? Cholera, przez ciebie się zgubiłem. Jeszcze raz. Torba jest tam, 13 kroków od wejścia. 27. Chwila, wtedy wpadli dwaj zainfekowani. Niech to! Nigdy jej nie znajdę. Czego? Płyty mojego ojca. Od niej zależy przyszłość ludzkości. Przyszłość ludzkości? Mhm. Tak mówi mój ojciec. Stellan Borg był profesorem kosmologii. Tu, na uczelni. Nie kojarzysz go? Napisał sławną pracę. Kosmologia wirusologii. Bardzo błyskotliwa rzecz. Co jest na tej płycie? Nie wiem. Ojciec zostawił ją w plecaku, torbie. Sam nie wiem. Nie sprawdziłem wszystkiego. Byłem 13 kroków od mieszkania, gdy wpadli dwaj zainfekowani. Nie, czekaj. Trzej. Potrzebujesz mojej pomocy? Pomożesz mi? Bo ja nie dam rady. Znaczy się, mógłbym spróbować, ale trzech zarażonych to za dużo. Zabiją mnie. Zapewne. Dobra, no to słuchaj. Płyta jest w torbie mojego ojca. Albo plecaku. A torba lub plecak jest w naszym mieszkaniu przy Bell Tower Road 116. To na zachód od Horseshoe przy Meatpacking Square. I pamiętaj, losy ludzkości mogą zależeć od tego, czy odzyskasz tę płytę. Oczywiście ojciec ci zapłaci, kiedy mu ją przyniesiesz. Będzie czekał pod kościołem. A, jasne. A, mała rada. Poczekaj na zmierzch. Wtedy wyłażą na zewnątrz. Za dnia jest ich tam od cholery. 5 w korytarzu, potem 2 na schodach. Nie, 3. A, czyli nie muszą czekać na noc. Co to jest? Na razie to mnie nie kusi, żeby tam iść. O, taki skłościk mamy. Cześć, mała. Co słychać? Nie jestem mała. Słuchaj, chyba już się znamy. Ja jestem Aiden. A ty? Maja. Co tu robisz, Maja? Szukam bandytów. Stłukę ich na kwaśne jabłko. Ale teraz chowam się przed zarażonymi. No ta. A co takiego zrobili ci bandyci? Ukradli nam różne rzeczy, ale najważniejsza rzecz to... O, Tony! Tam jest! Nie będziesz już za nami łazić, gówniaro! Mówiłam. Już po tobie. Nie martw się. Może im nastukam. Schowaj się. To zajmie chwilę. To co, chętni dobitki jesteście? Okej. Pokażcie swoje towary. Jeszcze jedna pałeczka. Dzięki! To było niezłe i trochę obrzydliwe. To oni ci coś ukradli? Nie, wcześniej było ich więcej. Pewnie to tamci ją mają. Co było najważniejszą rzeczą, którą zabrali? Moja pozytywka. Dlaczego jest tak ważna? Mam ją po mamie. To jedyne, co mi po niej zostało.
Faktycznie ważna rzecz. Musisz ją znaleźć, a ja pozwolę ci ją zatrzymać. W końcu mnie uratowałeś. Bandyci weszli do budynku przy placu budowy na William the Ninth Road. Musisz mi ją odebrać. Jak nie ty, to ja to zrobię. Chwila, moment, dziewczynko. Znaczy, dziewczyno. Spokojnie, zajmę się nimi. Jak nie będziesz mógł ich znaleźć, zatrzymaj się i słuchaj. Pozytywka gra taką melodię. Będę pamiętał. Tylko za dnia ich tam nie będzie. Musisz poczekać do nocy. Zawsze tam wracają na noc. Może zaprowadzę cię do domu. Gdzie mieszkasz? Pójdę na bazar. Sama. Nie jestem dzieckiem. Jeśli nie chcesz zatrzymać pozytywki, możesz ją tam sprzedać. Jest dużo warta. A mógłbym ją ci oddać? Oho, tu mamy tej płyty poszukać. Trochę wrażenie, jakbym tu był. Nie mamy kondycji. Okej. Ci leżą. Nie jest najgorzej. Myślałem, że ciężej będzie tutaj poruszać się. Ogólnie tam jest dużo tych wszystkich rzeczy. Skąd on? Jeszcze tu mamy jednego wybryka. Obyś była warta zachodu. I mamy kolejną miejscówkę w ciemni. Gdzie mamy znaleźć pozytywkę? Melodia z pozytywki. Jakby od strony tego zarażonego. O kurde. Ja mam go pokonać? Okej. To tak trochę nie działa, jak w poprzedniej części gry. Przez sufit wziął. Zróbmy może tak. Podleczmy się. Jak się rzuca noże?
środkowym przyciskiem. Okej. Okay. Nie mam noży. O, jeszcze go możemy podpalić. Ups. Jak on się zamachuje? Nie mam lekarstw już, to zaraz je wytworzymy. Okej. Nie korzystam. Ci mali, nie? Okej. Ale nie trafiałem. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Okej. Okay. On się zamachnął. Okej. Okay. To tak nie działa. Nie działa. Wybuchaj, wybuchaj, wybuchaj. Pięknie. Okej. Okay. Nie było najgorzej. Jest i pozytywka. I są dla mnie jakieś skrzynie. No chodź, ty już nie jesteś dla mnie wyzwaniem. Nawet mi to poświetla, że to mogę zabrać, ale nie mogę. Wychodzimy stąd. Wow. Okej, okay, mamy jeden punkt walki do przydzielenia. I pójdziemy w pary. Będziemy troszkę parować. Tak myślę. Zdalam? To zależy. Czego chcesz? Przysłał mnie twój syn. Masz płytę? Mam. Przy okazji, u twojego syna wszystko dobrze. Dziękuję za płytę. W jaki sposób ta płyta ma się stać zbawieniem dla ludzkości? W tych czasach, szczerze mówiąc, może być jej jedynym ratunkiem. Ludzie palą książki, żeby się ogrzać w nocy. Obrazami olejnymi łatają dziury w dachach. A w gotyckich katedrach sprzedają pomidory. Nie rozumieją, że żaden człowiek nie żyje wiecznie. Sztuka to co innego. Otóż to. Słyszysz? I teraz to przejście. O, właśnie. No, dobra. Pozytywkę? Tak. I przyszedłem ci ją oddać. Ale to miała być nagroda za uratowanie życia. Mówiłam poważnie. Ja wierzę, ale ciągle nucisz tę melodię z pozytywki. Słychać, że jesteś do niej przywiązana. Tobie da więcej radości niż mnie. No, pewnie tak. Miałam ją od zawsze. Dziękuję, Aiden. Nie ma sprawy, młoda damo.
No i tak właśnie chciałem postąpić. Pierwsze zawody od 3 lat. Przyciągną najtwardszych wojowników w całym mieście. Wybieraj śmiało, synu. Nie mamy waluty, więc potrzebujemy sprzedać trochę klamotów, które znalazłem. A więc tak. Naprawiamy to. To jest moja najsilniejsza broń. Z nią mi się bardzo fajnie biega. I teraz tak, możemy ulepszyć może noże. Raz. W końcu ktoś podobny do mnie. I może jeszcze raz. Mamy jeszcze 2 misje nocne. I się przygotowuję do tego pierwszego biomarkera, ale tam jest jakiś klucz, hasło do odgadnięcia. Ja sobie zrobię dzień. Bo skoro sobie radzę w tych ciemnościach, to trzeba by za dnia nie chodzić. No to aktywujemy wiatrak. I teraz idziemy na tą misję. A ona była gdzieś... tu w pobliżu. Tutaj! Pomocy! Słyszysz mnie? Idiotka! Jak się z tego wywiniesz? No, z czego chcesz się wywinąć? Co się dzieje? Bawię się w księżniczkę zwierzy, nie widać? A co twoim zdaniem się dzieje? Zamknął mnie w mieszkaniu. Mój własny, rodzony brat. Na szczęście mogłam wyjść na balkon. Chcesz porobić za księcia i mi pomóc? A co mi to? Będzie fajnie. Nie, czekaj. Mój cudowny Timur mnie uwolni. Musi tylko się dowiedzieć, że brat mnie zamknął i nie chce wypuścić. Powiesz mu, że potrzebuję ratunku? A gdzie znajdę cudownego Timura? No więc Timur, mój brat Loen i inni ocaleńcy mają dziś wieczorem pozbyć się... zarażonych z budynku mieszkalnego na północ stąd, przy Richmond Crescent. Tam zamieszkamy. Pewnego dnia. Nie mogłam skontaktować się z Timurem przez radio. Powiedz mu, żeby się odezwał. On mnie kocha, wiesz? Uwolni mnie i będziemy razem, wbrew woli mojego brata. W porządku. Poczekaj tu do zmroku. No, może nie. Kolejna mroczna... mroczny zaułek. Ale znowu wygląda to tak, jakbym tu już był. Dobra. To mi się nie podoba, bo są ci. Dobra, będziesz tylko wył, nie przebiegniesz do mnie.
potrzebuję kilka noży. Noży mogę zrobić. Co? Ja go mogę dwoma nożami zabić? Że się nie mówię. Ale to jest chyba dobra technika, rzucać nożami w nich. W walce bezpośredniej. Wow. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, walka bezpośrednia nie była najlepsza. Ale wiecie co? Pobawimy się tym następnym razem, bo mi się już kończy coś. Czas nagrywania. Więc dalsze przygody w następnym odcinku. Grałem z wami Dyku. Zostawcie jakąś grę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!